Go! Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Ride. Standardowo kontynuujemy Mistrzostwa Świata. W poprzednim odcinku kupiliśmy sobie motocykl marki Ducati. Dokładnie Street Fighter 848. Ale niestety nie mieliśmy za bardzo okazji, żeby nim pojeździć. Więc w tym odcinku będziemy mieli większe możliwości, tak? Ten motocykl jest szybszy, tam o bodajże 24 konie chyba, od poprzednika naszego. A poprzednikiem był Triumph. Speed Triple, dokładnie. Tam miał bodajże 106 koni, a ten ma 129, tam prawie 130. Więc to różnica jest. No chyba, że połowa koni uciekła na pole. Ale raczej nie, no bo motocykl jest, jak widzicie, z 2014 roku. Więc no myślę, że będzie, no może nie tak duża różnica, ale na pewno będzie lepiej się zbierał. Na pewno inaczej również będzie reagował w zakrętach. Myślę, że jak do końca odkręcimy gaz na zakręcie, jak będziemy pochyleni, to może nam dupą nawet nieźle rzucić. Więc no, domyślam się, że będzie trzeba tak w miarę stopniowo z tym gazem. Ale dobra, to zaraz się okaże, bo tak naprawdę mogliśmy tylko się przejechać chwilę w poprzednim odcinku, pod koniec poprzedniego odcinka, w jednym wyścigu. Więc w sumie nie mieliśmy za bardzo okazji, żeby pojeździć nim, ale widzicie, już mi troszkę dupką rzuciło, albo mi się wydawało. Ale na pewno lepiej się zbiera, tak? Tak jak mówiłem, już dwie paki właściwie mieliśmy. Powiem Wam, że raz jechałem na tym torze, właśnie wczoraj sobie jeździłem, tak szybkie wyścigi robiłem, to no taki trochę denerwujący ten tor jest, ponieważ no wszędzie są te zakręty po 90 stopni, a no, zakręt to pół biedy, ale ci motocykliści, którzy tu jeżdżą, tak się dzieje, że niestety wjeżdżają w ciebie albo coś w tym stylu i się wywalasz, więc to trzeba uważać. Jesteśmy na czwartym miejscu, najgorzej nie jest, zobaczymy później. Oj, widzicie? Teraz ja w niego przywaliłem i już mi zachwiało. Trzeba uważać, bo nawet przy małej prędkości, jak przywalimy coś, to już jest kłopot. Fajnie nogę wystawia, tak jak typowy Knajkeda. Jestem ciekaw, czy na ścigaczu również tak będzie. W sumie na torze, na MotoGP tak samo robią, tak? Nieraz widziałem, jak Valentino coś tam wariował z tą nogą. Oj, albo mi się wydawało, albo mnie na koło wzięło. Ale udało nam się jakoś skontrolować to. Dobra. Czyżby pierwsze kółko? Nie jestem pewny. Tak. Dokładnie tak. Oj, było już blisko, żeby się wywalić. Ale udało nam się jakoś. Tak jak mówiłem, no nagrywam kolejny odcinek pod rząd, więc wybaczcie mi tego, że nie sprawdziłem, o co chodzi z tym przebijaniem, bo patrzyłem wszystkie przyciski, no i niestety nie wiem, czy to ja jakiś głupi jestem, czy naprawdę to jest jakoś ukryte, czy jest kombinacja jakichś przycisków, no bo no niestety nie wiem, szukałem i nie wyszło mi, więc na pewno w trzecim odcinku pokażę Wam, jak to wygląda, obiecuję Wam to, a jak nie będę mógł znaleźć w internecie, no to nie wiem, mam nadzieję, że może ktoś z Was ma pojęcie, jak to się robi, no ale to zobaczymy. W sumie nie powinienem tak dużo tych przewinięć używać, podejrzewam, że nie będziecie z tego zadowoleni, no ale czasem trzeba, tak, no powtarzać wyścig kilka razy to też jest bez sensu, tym bardziej, że czas nas goni, więc wolę od razu złoto walnąć, czy tam srebro, niż później
50 razy jeden wyścig robić, a powiem wam, że no na tym torze, jak wczoraj jeździłem, to miałem mały problem, naprawdę, z tymi zakrętami, ale teraz już jakoś się udało, jesteśmy na pierwszym miejscu, więc podejrzewam, że już większych problemów nie będziemy mieli, chyba że przesadzimy z prędkością, a na tym torze z prędkością nie ma co przesadzać. Naprawdę, powiem wam, że no graficznie tak gra źle nie wygląda. Najlepiej wyglądają wszystkie detale tych motocykli i kombinezonu. Jestem zadowolony z tej gry. Zobaczymy, ile uda nam się przejść dzisiaj. Bo tak jak mówiłem, no mam zamiar nagrywać cały dzień. Ale zobaczymy, czy mi mózg nie będzie parował już od tej gry. A do tego jeszcze musimy wrzucić filmik z Far Cry'a, znaczy kolejny odcinek. Nie wiem, czy widzieliście przed chwilą, jak mi strasznie dupą wróciło. Na szczęście jakoś wyszliśmy z tego. Dobra, trzecie okrążenie, już prawie jesteśmy na mecie. Na szczęście złoto. Tylko w sumie, żebym się nie przeliczył zaraz. To zawsze tak jest, że o, fajnie, fajnie, złoto i w ogóle. A zaraz się okazuje, że albo się wyłożę, albo ktoś mnie dojdzie. Więc no mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Zaraz zobaczymy. Nie, myślę, że nie, ostatni zakręt. Ostatni zakręt, ostatnia prosta i gleba. Ło. Już było blisko. Dobra, pokażę wam na tylnym kole, jak się jedzie. Za daleko to ja na tym tylnym nie pojechałem i do tego jeszcze mój przyjaciel się wyłożył, ale dobrze, przynajmniej dostaliśmy 10 tysięcy punktów, tak jak powinno być. Cieszy mnie to bardzo, zobaczymy, na które miejsce skoczymy. Tutaj akurat mamy pierwsze, no to wiadomo. Denerwuje mnie to wczytywanie. Mam nadzieję, że to troszkę się rozrusza, bo jak, tak jak mówiłem, no jak ma być tak cały czas, to chyba serio zacznę ucinać. No ale to już jak wy wolicie. Na szczęście udało nam się na podium wejść. Bo podejrzewam, żebyśmy... No nie chciałbym tak, żeby było, że później będziemy mieli problem z kupnem motocykla, ponieważ nie będziemy mieli pieniędzy albo coś w tym stylu. Więc no mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobrze, skoczyliśmy na 263 miejsce. Nie jest najgorzej. Za nami jest jakiś Zachary ze Stanów. Dobra. Jazda na czas. Zobaczymy, jak to będzie. 93 Nm ma ten motocykl. Waga 169 kg. No, najlżejszy nie jest, ale też nie jest najcięższy. Jak ja jeździłem, to moja R6 ważyła... Zaraz wam powiem... Tam chyba około... też coś takiego, nie wiem, nie chcę was oszukać, ale coś około tego. Dobra, powinniśmy się troszkę pobawić w tych ustawieniach, ale dobrze się jedzie motocyklem. Ewentualnie troszkę nam dupę zarzuca na M, to jest logiczne przy półodkręconej manewce. Więc no, myślę, że nie ma się coś bawić, chyba że ktoś będzie miał takie życzenie, to co innego. Myślę, że w ten zakręt mogliśmy troszkę szybciej wejść. Dobra. Fajna mapa, powiem wam, fajny tor. Bardzo mi się podoba, tak klimatycznie jest. Jestem ciekaw w ogóle, czy dużo tutaj torów jest. Jak to będzie wyglądać. No jak na razie nie powtarzamy się aż tak bardzo. Więc nie mamy co narzekać. Zobaczymy, ile zamkniemy. 220 już jest. 230. Dobra, hamujemy, bo jeszcze nie wyhamujemy.
Oj, to było nieciekawe. Na szczęście się nie wyłożyliśmy. Fajnie, żeby w końcu wyszła jakaś gra, która ma inny tytuł niż MotoGP i gdzie można polatać sobie też tak jakby po mieście trochę. A realizm tej gry jest no dosyć wysoki. Co do właśnie do zachowania motocykla i motocyklisty, więc jestem zadowolony. Mam nadzieję, że moje odcinki zachęcą Was do kupna tej gry i do wymaksowania jej, tak jak ja robię z każdą grą. Nie wiem czemu tak, ale jakoś lubię maksa wyciągnąć z gry, tak? Już jak ją kupuję, to wolę sobie trochę dłużej z nią pograć i przynajmniej pomaksować. Zmienię Wam trochę kamerę na inną, żebyście mniej więcej widzieli też jak to wygląda. Z tej kamery troszkę inaczej widać. To jest logiczne. Jestem ciekaw jaki czas wykręcimy. No, to wykręciliśmy właśnie czas. No niestety nie udało nam się to. No ale dobra, co poradzić. Może w ogóle jaki ja tu czas miałem? Aktualny czas jest jeden ten. Chyba nawet w brązie się nie zmieściliśmy. Nie wiem, nie jestem pewien jak mam być szczery. Jakoś pokonujemy te zakręty. No i przyredukowałem bieg chyba za bardzo. Czuję, że nie wykręcimy tutaj żadnego czasu niestety. Chociaż no teraz jest trochę lepiej jak widzicie. No, zaraz się okaże. Oj, to było już niebezpieczne. Zdecydowanie gorzej mi się tak jeździ z taką kamerą, jak mam być szczery. No, właśnie, widzicie to. Dobra, podejrzewam, że będziemy musieli powtórzyć ten wyścig, no bo to jest żenada normalnie. Nie mogliśmy żadnego czasu wykręcić. Oj, zły. Czy się cieszy? No nie wiadomo, coś tam sobie pomachał niby. No, powiedzmy, że ten brąz był. No, mogłoby być lepiej. Na pewno jest to do wykręcenia. I na pewno bym to wykręcił, ale no, nie udało się. Dobra, dalej. Zobaczymy, czy kolejny wyścig będzie próbą czasową, ponieważ w poprzednim odcinku było tak samo właśnie, że jeden był próbą czasową, a później chyba też, chociaż nie, było inaczej. Było coś właśnie z tym motocyklistą, że wyzwanie trzeba było rzucić, ale nie wiem na czym to polegało, jak mam być szczery. Może teraz się dowiemy. Zobaczymy. Jak na razie czekamy, aż się wczyta gierka. Dobra. Z 263 na 262. No nie za ciekawie, ale mam nadzieję, że poprawimy to jakoś. Przynajmniej, że tutaj złoto wykręcimy. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jaki kupimy następny motocykl, jakie będą do wyboru, bo z tego co widzę, to chyba trochę tych motocykli tutaj jest, na szczęście. Więc będziemy mieli z czego wybierać. Niestety tuningu tutaj nie ma żadnego, ale można się pobawić w ustawieniach. Ale no, tak jak mówiłem, myślę, że ustawienia nas za bardzo nie będą interesować, ponieważ dobrze się tymi motocyklami jeździ, nie mam żadnych problemów z nimi.
Zaraz się okaże. Ciekawe, czy was też tak będzie irytować to wczytywanie. Mam nadzieję, że nie, a zaraz mam nadzieję, że tak, ponieważ no, nie wiem, czy to ja jestem tylko taki wybredny i mi przeszkadza tylko to. Dlatego jestem ciekaw właśnie. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wypowiecie się na ten temat. No i to jest to samo właśnie. To wyglądało jakby na skuterku jakiś jechał, ale ja maskę ma. Czas do pokonania. No i teraz patrzcie. Ja chyba muszę go jak najszybciej pokonać. Oj, chciałem nie za ciekawy zakręt. Tak, przed minutą 10 muszę go pokonać. Czyli mamy czas i tutaj nam ucieka wszystko. No, dobrze. To zrobimy inaczej, powtórzymy sobie, bo to nie ma sensu, jak chcemy złoto wykręcić. Jak sami słyszeliście, przy redukcji robię takie to jest właśnie międzygaz. Starałem się to robić, nie wiedziałem właśnie, że tutaj można to robić, a jednak można. Więc no, będę starał się to robić, aczkolwiek nie jest to takie proste. Ponieważ muszę się skupić i na biegu, i na gazie, a przez przypadek mogę sobie wcisnąć gaz z hamulca. W takiej sytuacji byśmy nie chcieli. Niestety teraz bardziej na mocy. Dobra. Chyba go nie dogonimy niestety na złoto. Ale aczkolwiek zaraz... Nie, na pewno nie. Znowu to samo. No, widzicie, w takiej sytuacji niestety przydałoby nam się to przebijanie. Ponieważ no... teraz jak te głupki przywalili, znaczy... Ja muszę mówić za siebie, to ja głupek przywaliłem na wprost niego, więc... zrobimy tak po prostu, że ja wytnę to, żebyście 50 razy nie oglądali tego samego. No i dobra, jedziemy za nim. Podchodzi nam tak samo. Na dwójeczkę redukcja i but. Nie wiem czemu, ale bieg się nie chciał zmienić. Coś się chyba przycięło. No oni powoli jadą, co? A już myślałem, że mnie wyprzedzi. Dobrze, udało się, złoto mamy. W końcu udało się jakieś złoto zdobyć. Minuta 30. No to jeszcze trochę czasu mieliśmy, 20 sekund, najgorzej nie było. No dobra, czyli w takim razie już wiemy, o co chodzi, przynajmniej ja wiem. Chodzi o to, żeby jak najszybciej go wyprzedzić i utrzymać się na pozycji przez parę sekund przed upływem czasu. Nawet ciekawe, nie głupi pomysł. Ale powiem wam, że myślałem, że będzie trudniej go dogonić. Nie wiem czemu właśnie w poprzednim odcinku tego nie zrobiliśmy na złoto. Czy po prostu jechałem jak nie powiem kto. Czy tamten po prostu był taki szybki, no ale mniejsza o to. Jak będziemy chcieli, to będziemy mogli sobie poprawić na złoto. Dobrze, zobaczymy ile skoczymy. 256 miejsce. No trochę uczestników tutaj jest, nie powiem, że nie. 600 tysięcy punktów mieliśmy jakiś tam... A nie, 60 tysięcy, przepraszam. Mój błąd. Ulubionym weekendowym zajęciem entuzjastów motocykli jest testowanie ich maszyn na torach wyścigowych. Wjedź na tor z innymi kierowcami w trakcie dnia otwartego i spróbuj prześcignąć ich w wyznaczonym czasie. Dobrze, czyli w wyznaczonym czasie musimy ich prześcignąć innych kierowców. Myślę, że też nie będziemy mieli problemu z tym. Widzieliście, tam kawałek fajne takie tło było, tam motocykliści jacyś chodzili.
dosyć ciekawie to wyglądało, w miarę żywo, tak? Nie wyglądało tak, że jakby była ta gra martwą grą, tylko coś się przynajmniej dzieje. I przynajmniej powiedzmy, że trochę otwartego świata było, o ile można nazwać to otwartym światem. No ale... Nie ma co narzekać na tą grę. Wygląda dobrze, tylko szkoda, że nie zmieniają się... Że się pogoda nie zmienia, no bo... Wtedy to już w ogóle by fajnie wyglądało, no chyba, że w dalszej części gry będzie się zmieniać, ale to też się wszystko z czasem okaże. Dobrze. W końcu się czytało. Szkoda, że nareszcie. Nie wiem, nie czytałem wam tego, ale może jak jesteście zainteresowani, to mogę wam przeczytać. Bo podejrzewam, że przez to moje gadanie nie możecie się skupić. Więc przy następnym czytywaniu, tak jak mówiłem, przeczytam wam. Może będzie coś, co was zainteresuje o tym motocyklu i zachęci do kupna. No ale niestety na Ducati to też trzeba swoje wyłożyć. Nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie jak stukatki. Bo stuka. Chodzi tak specyficznie, na pewno ma specyficzny dźwięk silnika. Ale nie pogardziłbym takim Ducati, naprawdę pojeździłbym z miłą chęcią. Aha, czyli ja muszę... ten czas wyprzedzić już tam dokładnie 24, żeby dostać złoto. Nie wiem, mam nadzieję, że zrobimy to. Zobaczymy. Perfekcyjnie w zakręt wszedłem. To akurat mi się udało. Dobrze, że nie skręcił, bo by bolało nas to i to bardzo. Dobra, tego też byliśmy. Z tego co widzę, to chyba mamy kask Araya. To jest jeden z lepszych kasków. Jak nie najlepszy, bo jeszcze wchodzi w grę Shoei. No i Słomi, tak? Podejrzewam, że ci, którzy się tym interesują, wiedzą o czym mówię. No ale powiem wam tak, motocykl to jest jedno, a... kupno sprzętu całego, kombinezonu i kasku i tym podobnie, to jest co innego. To jest tak naprawdę druga połowa motocykla, tak? No chyba, że ktoś się nie martwi o swoje zdrowie, no ale na motocyklu podejrzewam, że jak się jeździ, no to nie powinno na pewno się oszczędzać na swoim zdrowiu, tak? Ja rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy ma pieniądze. No ale zdrowie mi jednak powinno być najważniejsze. Dobrze. 16 już wyprzedziliśmy. Mamy niestety tylko 20 sekund, więc no podejrzewam, że złota nie zrobimy. Ale dobrze by było, jakby chociaż weszło to srebro. Chociaż i o srebro się obawiam. No niestety złota nie będzie. No ale dobre jest, tak jak mówiłem, właśnie srebro. Przynajmniej coś tych punktów dostaniemy. Chociaż powiem wam, że niedużo nam brakowało. Tylko 4. No ale cóż. I tak było dobrze. Nie ma co narzekać. Z ostatniej pozycji ruszaliśmy, że tak powiem. Mamy 56 tysięcy punktów już. Rekord sesji, dobrze. Dalej. No i niestety znowu to samo. Znowu to nieszczęsne wczytywanie. Jestem ciekaw, co tym razem będzie, ponieważ to było coś nowego. Jeszcze takiego wyścigu nie mieliśmy. Mam nadzieję, że teraz również będzie jakiś nowy, tak żeby nam się nie przejadło. Powiem wam, że no głodny się robię, chyba będzie trzeba chwilę pit stopa zrobić i coś zjeść, bo ile można, od samego rana gram, tak naprawdę.
No i dobra, tu ukończyliśmy niestety znowu 2 złota tylko. Tak samo jak w poprzednim. I zobaczymy, ale widzę, z tego co widzę, to znowu mamy ten sam motocykl. A tam nawet widzę, jakiś chyba wyścig będzie pod tytułem Drag. Tak jak z Need for Speed'a. Ale to się okaże za chwilkę, a dokładnie za 2 wyścigi. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Ponieważ to może być całkiem interesujące, takie dragi w postaci, w wersji motocyklowej, o. Dobrze, w takim razie, tak jak mówiłem, przeczytam wam to. Konstruując model Street Fighter, Ducati inspirowało się kulturą Cafe Racer lat 70. i 80. Kiedy to motocykle Supersport odzierano z owiewek, aby stworzyć wysokiej klasy maszyny Naked. Choć Street Fighter jest wierny tej idei, konstrukcją bardziej przypomina modele Superbike, Borgo, Panigale niż maszyny Naked w rodzaju Monstera. Mimo pewnych różnic, takich jak wysokość kierownicy, ma wiele wspólnego z Ducati 848. No, nie wiem, czy widzieliście to Ducati 848, ale naprawdę robi robotę. Z miłą chęcią bym pojeździł. Jestem ciekaw, czy ma to Ducati, bo szczerze mówiąc nie wiem. Coś takiego jak Quick Shifter. Nie wiem, czy wiecie, co to Quick Shifter, ale Quick Shifter to jest coś takiego, że można zmieniać biegi bez sprzęgła. Więc to jest naprawdę przydatne, ponieważ no nie mamy żadnych strat, tak? A jednak przy tym zmianie biegu jakieś zawsze straty są. Co prawda jest to obliczone w sekundach, ale na wyścigach każda sekunda się liczy. Nie ma to tamto. Dobra, patrzcie, jak pięknie nam się udało. Jesteśmy pierwsi od razu, więc musimy z tego skorzystać. Dobra, na koło troszkę wyrwało nas. No myślę, że tak już do końca wyścigu będziemy jechać. Chyba, no chyba, że się wyłożymy, ale mam nadzieję, że nie. Nie kojarzę, żebyśmy jechali po tym torze. Dobra, zredukowaliśmy do jedyneczki, ponieważ podejrzewam, że za długo by się zbierał na tej dwójce. Jak widzicie, a nie, jechaliśmy po tym torze, po tym pamiętam właśnie, po tym kojarzy mi się, skojarzyło. Może troszkę inny układ zakrętu może być, nie wiem, ale to też było z tego, co pamiętam. Jestem ciekaw, bo jak zauważyliście, w każdym wyścigu są 3 okrążenia. Tak mnie zastanawia, czy później, w późniejszej grze, będzie tak, że będziemy na przykład więcej okrążeń do zrobienia. Oj, to już było niebezpieczne, a na dupie nam siedzą cały czas. Dobra, zmienię wam troszkę kamerę. Niestety, tak jak mówiłem, no, nie przepadam w tej kamerze jeździć. Co do gier samochodowych, to właśnie bardziej wolę w samochodówkach z kokpitu. Ale w motocyklowej grze, jak sami widzicie, za dobrze mi to nie wychodzi. Więc no, chwilę będziemy mogli pojeździć, ale na pewno nie wiadomo ile. Nie będziemy się bawić w tej kamerze. Tym bardziej, że cholera, nie za bardzo wiem, jaki bieg jest i do ilu mogę go kręcić. Ale myślę, że najgorzej mi to nie wychodzi. Nie to, żebym sobie tak schlebiał, nie? Ale trzeba być dobrej myśli. Dobra. Jeszcze jedno okrążenie nam zostało. Tak na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. Myślę, że utrzymamy się już tak do końca. Pojedziemy jeszcze z 2 wyścigi i skończymy ten odcinek standardowo, tak jak poprzedni.
Myślę, że zrobię odcinki tak około 40 minut. Akurat nie będzie ani za długo, ani za krótko, a jak ktoś będzie chciał sobie przerwę zrobić, to na szczęście jest coś takiego na YouTube jak pauza, więc nie ma się o co martwić, nie jest to żaden streaming. Trochę chyba za szybko zredukowałem do jedynki, bo zabył, ale jakoś to wyszło. Szkoda, że nie można się schylić. Widziałem, że w ustawieniach, że jest coś takiego jak schylenie się pod trójkątem, ale jak mam być szczery, to nie wiem, przyciskam trójkąt i nic się nie dzieje. Więc no sami zaraz zobaczycie, powiem wam dokładnie, w którym miejscu przyciskam. Dobra, i teraz patrzcie. Przyciskam trójkąt, ale jedziemy dalej tak samo. Więc nie wiem. Może to schylenie polega na tym, że dopiero jak się wyprostujemy, czy coś w tym stylu. No nie wiem, ale przecież tu jest tak zrobione, że jak prostujesz się, tak żeby na tylnie koło. Oho, niewłaściwy czas. Żeby na koło wziąć, no to wtedy się prostuje, tak? Ale od razu wraca do normalnej pozycji, zgiętej, więc no nie wiem, nie wiem o co w tym chodzi. Jeszcze tego nie rozgryzłem. Może później nam się uda to jakoś rozkminić, że tak powiem. Dobrze, już prawie jesteśmy na końcu, niedaleko, niedużo nam zostało. Tylko żebyśmy teraz żadnego błędu nie popełnili. Bo to by było najgorsze, co można by zrobić. Niestety mamy czas karny. A minutę, znaczy minutę, co ja mam? Sekundę i 56 setnych. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy na pierwszym miejscu. Powinniśmy teraz jak najbardziej to odrobić. Ale chyba nam się to nie uda. Tym bardziej, że widzicie, że nam najlepiej mi nie wychodzi jazda w tej kamerze. Ale dobra, jesteśmy już na mecie. Zaraz się okaże, czy będziemy mieli to pierwsze miejsce, czy nie. Jest pierwsze. Na szczęście. Może tym razem uda nam się zrobić 5 razy złoto. Chociaż szczerze wątpię w to, ale zobaczymy. Dobrze. Strasznie mnie ciekawi ten właśnie drag, jak to będzie wyglądać, ale przejedziemy. Nie wiem, co pierwsze zrobić. Ale myślę, że w sumie tak na zakończenie moglibyśmy właśnie zrobić ten wyścig. Chociaż powiem wam, że ten odcinek aktualnie trwa około pół godziny, więc jeszcze troszeczkę czasu mamy. Nie ma się o co martwić. Myślę, że uda nam się zrobić wszystkie te wyścigi. Chociaż zobaczymy, bo jak będę musiał 50 razy powtarzać, to też będzie nieciekawie. O, widzicie? Tutaj jest drag właśnie. 2100 metrów, tylko czy mi się wydaje, czy to jest jakiś teren zimowy, ale chyba nie. Dobra, później się okaże, jeszcze dwa wyścigi nam zostały. Ten tor taki dosyć śmieszny jest, jak sami widzieliście. Zaraz się okaże, jak będzie nam się jechało po nim. Dobrze, przeczytam wam w takim razie kolejną stronę. Desmodromiczny silnik Testa Stretta 11 stopni, pochodzi w prostej linii od Testa Stretta Evolution z 848 Evo, a ramę kratownicową stworzono na wzór tej z modelu Street Fighter 1098, aby dostosować konstrukcję do bratniego modelu Supersport. Wygląd maszyny bardziej przypomina jednak jej starszego brata, model 1098, motocykl roku 2009. Ze względu na charakterystyczne wyeksponowane części silnika, no i nie udało nam się dokończyć, części silnika i podwójne przednie chłodnice. No, to jest, powiem wam, że
Ciekawe, jak ma podwójną chłodnicę. Dobrze. Nie będziemy nic grzebać, tak jak mówiłem, w tych ustawieniach, bo nie ma takiej potrzeby. Dobrze. Po tym torze chyba nie jechaliśmy jeszcze, aczkolwiek nie jestem pewny. Nie, chyba jechaliśmy jednak. Tylko znowu jest tak to samo, że układ zakrętów jest troszkę inny. No ale patrzcie, nie wiem co się dzieje. Po raz kolejny prawie wychodzimy na prowadzenie od razu, na samym początku. I jak mam być szczery, to tak nie może być. Bo to nuda jest, nie? Zanudzimy się oglądając, znaczy wy się zanudzicie oglądając to, a ja się zanudzę podczas gry. Chociaż no tutaj niby jakiegoś pacjenta mam, który idzie, ale jak mam być szczery, to chyba daje mu troszkę pory. Fajną kurtkę miał Deniza. Też bardzo drogie kurtki. Ale jeden z najlepszych. Kiedyś czytałem na temat kasku, dokładnie jak ja jeździłem, to miałem kask Sharka. I czytałem opinię, to jeden, nie wiem, gościu, a może to kobieta była, nie wiem, nie mam pojęcia, już nie pamiętam, ja nie chcę was oszukać. W każdym razie ktoś opowiadał historię, że właśnie jechał, tam miał wypadek, już mniejsza o większość, jaki. Jakiś pacjent przejechał mu po głowie normalnie w kasku i nic mu się nie stało, więc wyobraźcie sobie, jak wytrzymałe te kaski muszą być. Naprawdę na mnie to robi wrażenie, z jakich materiałów one są tworzone. Zresztą no muszą, tak, no bo wiadomo, kask za 50 zł, no to no nie oszukujmy się. Przyłożymy głową w asfalt, no i możemy nie dość, że mieć po kasku, to i po głowie. A podejrzewam, że nikt by nie chciał takiego zderzenia z asfaltem przy na przykład 100 na godzinę chociażby. No, tak jak mówiłem, no przy 50 już jest duża, a przy większych prędkościach, no to nawet nie chcę o tym myśleć, co się dzieje z człowiekiem. Więc no... Ostrzegam was i tak jak mówiłem, jeżeli jeździcie, to nie oszczędzajcie na zdrowiu. Oczywiście jak jeździcie motocyklem, no bo samochód to co innego, poduszki powietrzne, no i cała buda jest taka, tutaj jesteśmy wolni jak ptak, możemy lecieć dosłownie. Na szczęście ja teraz nie latam, co najwyżej bokiem. A bokiem też się tu da jeździć. Nie wiem, czy jeszcze pewnie nie widzieliście. Przynajmniej ja wam nie pokazywałem, ale tak jak mówiłem, zrobię odcinek, gdzie będziemy skupiać się tylko na stuncie. I wtedy pokażę wam jazdę na kole i troszkę polatamy bokiem. Aczkolwiek nie jest to takie proste, ponieważ wczoraj troszkę próbowałem. Wiecie co, myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Więc tak jak ze wszystkim, tak? Każdy motocykl trzeba wyczuć, każdy samochód trzeba wyczuć. Nie ma inaczej. Zawsze tak będzie i właśnie ja sobie poleciałem. No i już złota nie będzie niestety. No cóż. Troszkę się przeliczyłem na tym zakręcie. Podejrzewam, że już go niestety nie dogonimy. No chyba, że on się wyłoży, ale boty raczej takich błędów nie popełniają, chociaż różnie to bywa. Ale nie, patrzcie, mamy jeszcze jedno okrążenie. Myślałem, że to jest ostatnie okrążenie, więc są jeszcze jakieś szanse. Patrzcie, już prawie 60 km zrobiliśmy tym motocyklem. Nie jest najgorzej. Zaczynamy go powoli dochodzić. Bardzo mi się nie podoba, jak on redukuje te biegi. Ja bym mógł robić te międzygazy, ale no... Tak jak mówiłem, no...
Jest ryzyko, że jak zrobię ten międzyjazd, to nie daj Boże, on pojedzie do przodu albo coś w tym stylu. Ale patrzcie, teraz się udało. Mówię, no kwestia przyzwyczajenia, to też nam się uda. Chyba się wyłożył. Nie. Wyprzedzi nas tutaj raczej. A może nie? Nie wiem, to chyba jest ostatnia prosta, chociaż nie jestem pewny. Zaraz się okaże. Nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę czasu mamy, żeby mu odejść, ale i tak jesteśmy pierwsi, na szczęście. Jak widzicie, od razu lepiej tak się redukuje debit między gazem. Lepiej brzmi moim zdaniem. No i nie wiem, czy wiecie, ale to jest lepsze dla sprzęgła, tak? No i zużywa się sprzęgła. Jeżeli dobrze trafimy w obroty, to praktycznie w ogóle sprzęgło się nie zużywa. Więc mam nadzieję, że moja rada wam się przyda. Aczkolwiek niektórzy mogą myśleć sobie, że głupoty gadam. No ale ja zostałem tak nauczony i nawet w samochodzie jeżdżę z między gazami tylko. Już mi to w nawyk weszło, nie potrafię inaczej. Jak normalnie redukuję bieg, to aż się źle z tym czuję. Znaczy normalnie dla mnie to jest teraz między gazem, tak? A dla normalnego człowieka to jest bez między gazu, tak? Nawet na prawku tak uczą, no ale... To już jest wyższa szkoła jazdy. Nie każdy potrafi jedną nogą użyć hamulca oraz gazu, tak? No i do tego jeszcze sprzęgło. A wiadomo, że przecież hamulca trzeba i stopniowo, tak żeby mniej więcej sobie wymierzyć, tak samo jak z gazem. Nie ma tak, że któryś z tych pedałów przyciśniemy na maksa. Myślę, że to jest szybkie do nauczenia. Ja nie miałem takiego problemu z nauczeniem się. Raptem, nie wiem, może 20, może 30 km się nauczyłem. Skoczyliśmy na 240 miejsce. Jestem ciekaw, czy w ogóle uda nam się dobrnąć do pierwszej dziesiątki. Ale mam nadzieję, że tak. Dobrze. Przejedziemy sobie ostatni wyścig i zakończymy dzisiejszy odcinek. W sumie dzisiejszy odcinek to już zakończyliśmy, poprzedni. Ale mam na myśli ten odcinek, tak? Dobrze, i następna informacja. Przedni widelec Maroshi jest w pełni regulowany, a z tyłu znajduje się aluminiowy wahacz jednoramienny z systemem tłumienia drgań SAR. Układ hamulcowy posiada dwa czterotłokowe zaciski promieniowe Brembo z przodu i dwutłokowy zacisk z tyłu. Imponujący stosunek masy do mocy. 169 kg, 132 konie mechaniczne. Najwyższy w tej klasie, wymaga równie dobrych opon. Street Fighter jest wyposażony w specjalne opony firmy Pirelli. A co do opon, to... Powiem wam, znaczy śmieszno, może to nie jest śmieszne, ale jak mam być szczery, to nie wiem jak to jest możliwe, ponieważ mój koleżka ma kolażówkę i nie wiem, jak znacie się trochę na ciśnieniu opon, no to wiecie, że do, na przykład do samochodu, no to mniej więcej tak się pompuje do 2,4 bara, coś takiego, w ciężarówkach gdzieś do 8, a... Powiem, on kupił nowe oponki Michelin i nie zgadniecie, do ilu można je pompować, i to do roweru. To mi się właśnie w głowie nie mieści, że to jest rower. Do 12 barów. To jest naprawdę no niesamowite, że w samochodzie teoretycznie można pomyśleć, że tak, niby większa opona. No bo tak, samochód, tak, taka masa i w ogóle, to powinno mieć dużo powietrza, a jednak zmyła. W takim rowerze o wiele więcej, o wiele, jakby to powiedzieć, to więcej barów można włożyć, tak, do środku. Nie wiem, nie jestem jakimś znawcą na tym i specem, ale wiem, że tak jest na pewno. Wiadomo, nie znam się na wszystkim,
Nie każdy DC jest ideałem, ale są lepsi i gorsi za to, tak? Ja nie wiem, do jakich należy. Zależy czym na pewno. Na pewno umiem robić międzygarę. Na żywo oczywiście, nie tylko w grze, więc nie to, żebym się chwalił przed wami, ale zachęcam was również do robienia tego, bo no jeżeli umiecie międzygazy, to uwierzcie mi, że później nie będziecie mogli już inaczej jeździć. Nie wiem, że lepiej się jeździ, wygodniej jak dla mnie, to i bezpieczniej dla sprzęgła, no i do tego coś świadczy, tak, o kierowcy, że jak umie międzygazy, no to źle nie jeździ. A no nie oszukujmy się, międzygazy tak naprawdę, no to zazwyczaj na torze się robi, tak? Kierowcy na torach robią międzygazy, no i nieliczni na mieście, którzy mniej więcej ogarniają, o co chodzi. Powiem wam, że od tego gadania to już mi buzi zaschło. Powinienem się czegoś napić, ale to już jak dokończymy ten wyścig, no bo teraz nie mogę się oderwać. A co dopiero naszemu kierowcy, on to dopiero musi mieć gorąco w tym kombinezonie i w całym, ogólnie w całym ubiorze. Rok temu pamiętam, znaczy rok temu, w sumie to teraz pewnie też tak było, że no bo nie oszukujmy się, no lato było gorące i motocykliści jeździli, tak, a wiele razy było tak właśnie, że no motocykliści mieli z temperatury, no bo nie dość, że było tak gorąco, 35 to nie jest już normalne, przynajmniej dla mnie, ja nie lubię takiej pogody, to powiem wam, że no do tego jeszcze kumulowała się temperatura w kasku, tak, nagrzewało się to wszystko, nie było świeżego powietrza, motocykliści nie mieli czym oddychać, no i mdleli. Niestety, no nie jest to na pewno dobre dla organizmu, taka jazda motocykla w taką temperaturę, więc proszę was, naprawdę, jeżeli nie chciałbym, żeby któryś z moich widzów miał jakieś nieprzyjemne przeżycia z motocyklem. Więc tak jak mówiłem, no jak jest tak gorąco, to uważajcie, nie wiem, doceniajcie mózgi w ogóle, no bo bierzmy pod uwagę, jedziesz stówę i im lejesz. I to jeszcze motocyklem, nie? No bo samochodem, no to coś, tak jak mówiłem, coś przyłożysz i poduszki wystrzelą. O ile w ogóle taki samochód ma poduszkę. Bo może jej nie być, tak? A w Polsce wiadomo, że to różnie z tymi samochodami jest. Niestety. Handlarze próbują oszukać, nie tylko handlarze, bo i normalni, prywatni sprzedawcy kombinują tylko jak najlepiej i jak najwięcej wyciągnąć, a to nie na tym rzecz polega, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Ja już w swoim życiu kilka samochodów sprzedałem, kilka motocykli sprzedałem i no i uważam, że no trzeba być szczerym, tak? Jeżeli jest coś do wymiany, to jest, trzeba wymienić, trzeba od razu o tym powiedzieć i tyle, no, a nie później ktoś kupuje jakiś tam sprzęt i bierz mi motocykl, wszystko niby jest idealnie, a tu się okazuje, że jest wada ukryta. Ja tak na przykład miałem z Hondą, z Civic, kupiłem ją, no niestety była w dieslu, stwierdziłem, że to jest dobre rozwiązanie, tak, niby mało pali w ogóle, ale nie potrafię dieslem jeździć, jak mam być szczery. Znaczy, nie chodzi o to, że nie potrafię, ale to nie jest dla mnie, tak? Benzyna to jest benzyna, jednak można depnąć w ogóle. No i dokończę wam, że właśnie kupiłem ten motocykl, wszystko wydawało, znaczy nie motocykl, tylko samochód. Już mi się powaliło wszystko, za dużo już chyba gram. Kupiłem ten samochód, no i nie wiem, pojeździłem nim może pół miesiąca, czy tam miesiąc i okazało się, że turbina jest do wymiany. Ale to tak trochę nieciekawe, no bo turbina swoje kosztuje, tak? A ja pamiętam, wracałem z Warszawy i była godzina chyba 12 w nocy i na jakimś zadupiu mi turbina padła. Nagle samochód zaczął się wkręcać na wysokie obroty do odcięcia. A gdzie tu diesel i odcięcie, nie? Siwy dym za mną, no i co tu zrobić?
Musiałem dzwonić po kolegach, żeby po mnie przyjeżdżali. No i niestety, wymiana turbiny. Co zrobić? Więc no, ostrzegam was przed tym. Uważajcie naprawdę, jeżeli jedziecie po jakiś samochód czy coś, to weźcie ze sobą kogoś, kto zna się na tym i uważajcie na wszelkie wady ukryte. Bo teraz łatwo jest kupić, ale ciężej sprzedać, tak? A to nie sztuką jest kupić samochód, czy tam motocykl, czy jakikolwiek w ogóle sprzęt, ale sztuką jest kupić dobry sprzęt. W tych czasach to tyle tego jest, wystarczy na Allegro wejść i zobaczycie, ile tych samochodów jest tego wszystkiego, naprawdę. Dobrze, udało nam się to na złoto wykręcić. No niestety dragu już nie zrobimy w tym odcinku, zrobimy w następnym. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. No ale dobra, to się wszystko okaże w kolejnym odcinku, więc teraz kończymy. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapy w górę, tak żebym widział, że podobało wam się. Jeżeli chcecie coś więcej zobaczyć, to śmiało mówcie, na pewno wam to pokażę. No i co, życzę wam miłego dnia, do zobaczyska, na razie.